Gazeta.pl przedstawia Cykl kryminalny Oskarżam Czyta Mariusz Bonaszewski Odcinek 22 Hanna Dobrowolska Zabójczynie Spowiedź złamanych życiorysów W mediach pisano o nich bestia, potwór Nie miały twarzy, bo te zakrywał czarny pasek nie miały szansy opowiedzieć swoich historii, w których zabicie drugiego człowieka było konsekwencją złych wyborów, toksycznych relacji i emocjonalnych braków. Aż do teraz. Pięć morderczyń zdecydowało się podzielić ze mną ciemnym rozdziałem swojego życia, więziennymi przemyśleniami, tęsknotami oraz drążącym poczuciem winy albo jego brakiem. Spotykałam się z nimi twarzą w twarz w więziennych świetlicach. Czy są tak straszne i bezduszne, jakie przedstawiano? Ewelina. Wszystko dla miłości. Ewelina mogła zrobić z życiem wszystko. Po zdanej maturze podjęła studia na wydziale prawa i administracji. Dostała też pracę w osiedlowym barze. To właśnie tam dziewczyna poznała Grzegorza, mężczyznę, który na zawsze zmienił jej życie. Grzegorz. Wyszedł z więzienia, gdzie siedział za tak zwane kwadraty, czyli kradzieże mieszkaniowe, opowiada mi 37-letnia dziś kobieta. I tak od słowa do słowa, przy tym barze, zakochaliśmy się w sobie. Natychmiast wyprowadziłam się z domu, zamieszkałam u niego. Mój tata był tej relacji bardzo przeciwny. Dwa lata się do mnie nie odzywał. Zaprzepaściłam dla tej miłości wszystko. Ewelina przyznaje, że oszalała na punkcie Grzegorza. Rozpieszczał ją, traktował jak księżniczkę. Pochodząca z wielodzietnej rodziny nastolatka w końcu była tą jedyną. Żyłam jak w bańce, nie musiałam nic robić, wspomina. Grzegorz miał pieniądze z kradzieży, bo po wyjściu z więzienia dalej chodził na kwadraty. Później zaczął także handlować narkotykami, od których szybko się uzależniliśmy. Wtedy nasza bańka zaczęła pękać. Dziś Ewelina wie, że powinna uciec, gdy ukochany pierwszy raz podniósł na nią rękę. Gdy tłukł ją za niesmaczny obiad, wbił nóż w udo podczas awantury albo zrzucił ze schodów i beształ za opłakiwanie poronionej ciąży. W domu rodzinnym nikt mnie nie bił. Nie znałam wcześniej przemocy. Nie wiem, dlaczego wierzyłam, że go naprawię. Nawet jego matka i siostra odradzały mi tę znajomość, Dodaje. Narkotyki wpędziły Grzegorza w długi. Ewelina twierdzi, że chciała pomóc. Zaczęłam z nim okradać mieszkania. Raz jeździliśmy na Lublin, innym razem na Kraków. Szło nam dobrze, ale pieniądze wciąż były za małe. Wtedy wpadliśmy na pomysł, by okraść moją ciotkę Stasię. To była rodzina mojego ojca. Żyłyśmy bardzo blisko. Wiedziałam, że ma oszczędności i gdzie je trzyma, wyznaje Ewelina. 77-letnia Stanisława mieszkała samotnie. Kilka lat wcześniej pochowała męża i syna. To miał być skok doskonały. Pojechaliśmy tam wieczorem we troje: ja, Grzegorz, i jeszcze jego kolega. Myśleliśmy, że będzie jak zawsze: wejście, wyjście i koniec. Ciotka miała już spać, światła były zgaszone. Na wszelki wypadek wykręciliśmy nawet korki, żeby nikt nas nie zobaczył. My nie szliśmy jej zabić, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli. Osadzonej łamie się głos. Ewelina twierdzi, że nerwowe szepty podczas plądrowania szafek wybudziły emerytkę. Ewelina to ty, zawołała. W mieszkaniu było ciemno, ale światło z ulicy wyraźnie oświetlało twarz Eweliny. Pani Stanisława zaczęła krzyczeć. Pamiętam, jak wołała Ewelina, dlaczego? I ja do dziś nie wiem dlaczego. Wyłączył mi się mózg. Kilka razy ją uderzyłam, a potem zaszłam od tyłu i udusiłam zawiązaną na szyi chustką. Nie miałam złudzeń. Wiedziałam, że ciocia nie żyje. Była sina, nie oddychała. Ukradliśmy wtedy około trzydziestu tysięcy złotych, wskazuje. Potwierdzenia tych słów próżno jednak szukać w aktach, z których wynika, że łupem padło dwa i pół tysiąca złotych. Śledczy ustalili to zresztą na podstawie wyjaśnień Eweliny w 2011 roku. Dziś twierdzi, że było inaczej. Zwłoki pani Stasi dwa dni później znalazła mieszkająca po sąsiedzku babcia Eweliny. Rodzina była w rozpaczy. Zabójczyni opłakiwała z krewnymi zmarłą ciotkę. Była na pogrzebie i na stypie. Brała także udział w przesłuchaniach. Udawałam zaskoczoną, płakałam. To już nie było moje życie, to był jakiś teatr. Cztery razy byłam na komendzie składać zeznania. Dałam nawet swoje DNA do badań, ale nikogo nie dziwiło, że ujawniono moje w domu ciotki. Byłam tam częstym gościem. Nie było na mnie żadnego dowodu. Po zbrodni byłam na wolności jeszcze przez 17 miesięcy, mówi. Wolność nie cieszyła. Grzegorz regularnie groził Ewelinie, że na nią doniesie. Żyłam w lęku i za każdym razem, kiedy jechał radiowóz, myślałam, że jadą po mnie, wspomina. Odetchnęłam dopiero, gdy Grześkowi odwiesili karę i poszedł znów siedzieć. Wróciłam do rodziców, poszłam do pracy i na studia. Ewelina jest przekonana, że ktoś na nią doniósł. Nie wie kto. 30 maja 2011 roku wezwano ją na kolejne przesłuchanie. Z komendy już nie wyszła. Trzymali mnie tam wiele godzin. Policjanci mi grozili, straszyli, pokazywali zdjęcia. W połowie dnia, któryś z nich zrobił mi kawę i pamiętam, że po tej kawie wszystko było mi już obojętne. Przyznałam się, ale nie wydałam Grzegorza. Bałam się, że mógłby się później mścić na mojej rodzinie. Jesteś pierwszą osobą, której o tym mówię, twierdzi. Przed Sądem Okręgowym w Lublinie Ewelina odpowiadała sama. Grzegorz był jedynie świadkiem. Proces zakończył się w połowie 2012 roku. Wyrok 13 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Uwadze sądu nie umknęło, że Ewelina była pod dużym wpływem swojego partnera i ta jej nieporadność wpłynęła na łagodniejszy wymiar kary. W uzasadnieniu wyroku lubelski sąd przedstawił jednak nieco inny opis zdarzenia z 1 marca 2010 roku. Tego dnia Ewelina miała pojechać do ciotki i poprosić ją o pożyczkę. Zmusił ją do tego Grzegorz. Powiedział, że bez tysiąca złotych nie będzie mogła wrócić do domu. Ciotka wpuściła Ewelinę do domu, ale odmówiła finansowego wsparcia. Doszło między nimi do kłótni, następnie szamotaniny. Ewelina miała przepychać się z ciotką, przewracać seniorkę na meble, uderzyć ją w głowę, dusić poduszką, a na końcu zacisnąć jej chustkę na szyi. Po wszystkim oskarżona zamknęła mieszkanie i uciekła. Taki przebieg zbrodni przedstawiła śledczym sama Ewelina. Komu powiedziała prawdę? To bez znaczenia, bo winę za śmierć ciotki w obu tych historiach wzięła na siebie. Moja mama. Nie chciała wierzyć, że to ja zabiłam Ciocię. Zrozumiała to dopiero, gdy w sądzie puścili film z wizji lokalnej. Płakała. Na jednej z przepustek tata zabrał mnie w miejsce zbrodni. Chciał, żebym zmierzyła się z tym i zrozumiała, co zrobiłam. Przez ostatnie trzynaście lat nie myślę o niczym innym, ale żadne słowa nie oddadzą tego, co przemyślałam. I nic, co zrobię, tego nie zadość uczyni, mówi ze łzami w oczach. Ewelina w więzieniu zrobiła licencjat z administracji. Od kilku lat pracuje w magazynie, utrzymuje się sama, oszczędza. Na przepustkach była kilka razy. W tym roku wychodzi na wolność i wraca do rodzinnej miejscowości. Czułam, że muszę udzielić tego wywiadu, zwieńczyć ten wyrok szczerą spowiedzią. Nikt mnie nigdy wcześniej nie wysłuchał, a ja czuję, że się zmieniłam i wiele zrozumiałam, dodaje. Zbliżający się koniec kary nie napawa Eweliny optymizmem. Boję się zderzenia z rzeczywistością. Nie jestem na to gotowa psychicznie. Wiem, że mogę być oceniana i szufladkowana, że tego nie uniknę. Mam oczywiście marzenia, plany, ale co z tego wyjdzie, nie wiem. Chciałabym wyjechać, pobyć sama ze sobą. Muszę przecież stworzyć swoje życie od zera. Wszystko, co posiadam, zmieści się w małej torebce. Nie zostawiłam na wolności niczego, do czego mogłabym wracać, zauważa. Gdy pytam, jakie życie chciałabym mieć, odpowiada szczęśliwe. To pozornie proste życzenie może okazać się trudne w realizacji. Część krewnych nie chce jej znać, prawdziwych przyjaźni w więzieniu nie zawarła, a mężczyzna, z którym poczuła bliskość za kratami, ma jeszcze wiele lat kary przed sobą. Więzienie uczyniło mnie silniejszą wewnętrznie. Niesamowitym wsparciem jest moja wychowawczyni na Grochowie. To ona sprawiła, że wyjdę stąd lepszym człowiekiem. Ale skoro nawet osadzone boją się osób skazanych za głowę, to co będzie na wolności? Nie chcę, żeby ludzie się mnie bali, bo to nie jest dobre uczucie, wyznaje zabójczyni. Ewelina chciałaby pracować w zawodzie, ale jest świadoma, że nikt nie zatrudni mordercy. Odpokutowanie win w więzieniu to tylko początek dodaje. Wiem od koleżanek, które wychodzą, że nie mają co ze sobą zrobić, jak nie mają wsparcia bliskich. No bo jaką pracę zaproponować zabójczyni? Rozmawiałyśmy długo i mam wrażenie szczerze. Ewelina, pytana, co czuje, gdy dociera do niej, że jest mordercą, odpowiada: złość. Jestem wściekła, gdy uświadamiam sobie, że zmarnowałam pół życia, że odebrałam życie drugiemu człowiekowi. Obiecałam sobie, że już tutaj nie wracam. Brakuje mi tak wielu rzeczy, jak chociażby chwili samotności. Jestem głodna świata. Wiem, że sporo się zmieniło od czasu, gdy ostatni raz żyłam po drugiej stronie muru. Chciałabym coś jeszcze pięknego przeżyć, zobaczyć, wyznaję. Przy jej łóżku w więzieniu leży wydrukowany kalendarz, na którym odkreśla dni do końca odsiadki. Ewa, oczy anioła. Urodzona w 1981 roku Ewa bardziej niż zabójczynie przypomina ukochaną ciocie z przedszkola. Błękitne oczy, jasne włosy, ciepły uśmiech. Jest energiczna, mówi dużo i szybko, unika kontaktu wzrokowego. Zgodziłam się na ten wywiad, żeby opowiedzieć swoją historię taką, jaka jest, a jest długa, bo sięga mojego wczesnego dzieciństwa. Wyjaśnia Ewa, która w 2013 roku na warszawskim Mokotowie zamordowała swoją babcię Halinę. Wiem, że nikt nie ma prawa odbierać życia drugiemu człowiekowi, ale każdy ma swoje granice. Dziś wiem, że nie można pozwalać na ich przekraczanie, zauważa. Ewa wychowywała się w pełnej, ale dysfunkcyjnej rodzinie. Matka zaniedbywała opiekę nad nią i bratem była zajęta pracą oraz ratowaniem wiecznie pijanego ojca. Dobijała ich babcia od strony taty, która twierdziła, że przez synową jej pierworodny zatracił się w nałogu. Zamiast pomóc, urządzała awantury. To właśnie ją zabiłam, mówi. Ojciec wyprowadził się z domu, gdy Ewa była nastolatką. Wraz z nim zniknęła z jej życia także babcia. Ale młoda dziewczyna nie stała się szczęśliwsza. Szukała ukojenia w miłości. Czułam się nic nie warta. Swoje poczucie wartości uzależniałam od tego, czy ktoś mnie uzna za ładną. W wieku piętnastu lat trafiłam w objęcia 10 lat starszego mężczyzny, dilera narkotykowego. Zagadał do mnie na ulicy, zaprosił na grilla. Wyprowadziłam się do niego. Mama nie protestowała, wspomina. Dziewczyna zachłysnęła się nowym życiem. Z ukochanym brała narkotyki. Od tego momentu przez kolejnych kilkanaście lat życie Ewy przypominało równie pochyłą. Gdy rzuciła dilera, związała się z kolegą z podwórka, pierwszy seks i ciąża bliźniacza. Wzięli ślub, ale Ewa męża nie kochała i w wieku dwudziestu lat została rozwódką z dwójką dzieci. Zamieszkałam u mamy, która wkrótce wyprowadziła się do nowego partnera. Ja próbowałam jakoś sama ogarnąć życie i maluchy. Ze swoim bagażem doświadczeń nie potrafiłam stworzyć normalnego związku. Zaszłam z innym facetem w kolejną ciążę, ale nie byliśmy długoparą. W końcu poznałam złodzieja samochodowego z Pragi, który wziął mnie z trójką dzieci do siebie. Był we mnie zakochany. Naprawdę o nas dbał, opowiada Ewa. W miarę spokojne życie kobiety przerwała śmierć jednej z bliźniaczek. Dziewczynka miała powikłania po zapaleniu ucha. Zmarła w wieku ośmiu lat. A Ewa się rozsypała. Mama zabrała moje dzieci do siebie. Została później ich rodziną zastępczą. Ja znów poszłam w narkotyki. Trafiałam do różnych ośrodków odwykowych. A później zaszłam w trzecią ciążę i wylądowałam w schronisku dla kobiet, bo nikt z rodziny nie miał już siły mnie ratować, przyznaję. Wtedy do życia Ewy wróciła babcia Halina. Z relacji osadzonej wynika że seniorka dowiedziała się o jej trudnych przejściach i zaprosiła ciężarną wnuczkę pod swój dach. Byłam tak zmęczona, zapętlona w swoich nałogach, że nie wiedziałam, gdzie one się zaczynają i gdzie kończą. Myślałam, że wszystko w końcu się ułoży, mówi. Ewa wprowadziła się do krewnej latem 2012 roku. Termin porodu miała na październik. Babcia wykorzystywała mnie do ciężkich prac domowych. Poniewierała mną od rana do wieczora. Chyba chciała, żebym poroniła. Powtarzała, że jestem beznadziejna, że zmarnowałam życie mojemu ojcu, bo się urodziłam, twierdzi. Ewa zaplanowała, że noszoną pod sercem córkę odda do adopcji, bo sama niczego jej dać nie może. Znalazła ośrodek, który pomógł załatwić formalności. Urodzona jesienią Alicja natychmiast znalazła kochający dom a jej biologiczna matka na własne życzenie trafiła do ośrodka odwykowego. Krótko potem uciekła, choć zdawała sobie sprawę, że nie ma dokąd wrócić. Zdecydowałam, że pojadę do babci, odpocznę trochę i poszukam sobie ośrodka, w którym się naprawdę wyleczę, wspomina. Ewa twierdzi, że babcia znów ją bez powodu poniżała, nie przebierała w wyzwiskach. Z akt sprawy wynika jednak, że wnuczka pani Haliny często sięgała po alkohol co seniorce się nie podobało i było przyczyną awantur. Ostatnia miała miejsce 7 lutego 2013 roku. Coś we mnie pękło. Złapałam młotek, który mój ojciec kiedyś zostawił naprawiając półkę. Waliłam tym młotkiem babcie w twarz, zmasakrowałam ją. Obrażenia, które jej zadałam, były tak rozległe, że policja nie wierzyła, że zrobiłam to sama, przyznaję. Ewa pamięta widok babci leżącej w kuchni z młotkiem oku. Po zbrodni umyła się i pojechała z Mokotowa taksówką na Pragę do swojego partnera. Po drodze dzwoniła do krewnych, mówiła, że zamordowała babcie, ale nikt jej nie wierzył. Wszyscy myśleli, że się leków nabrałam. Słyszałam, Ewa, połóż się, coś ci się pomieszało. Następnego dnia wróciłam na Mokotów, bo musiałam sprawdzić, czy mi się to nie przyśniło. Babcia nie żyła. Wyjęłam mi młotek z głowy, przykryłam ścierką. Pamiętam, że wyzywałam babcię, obwiniałam ją, a potem położyłam się spać na wersalce koło zwłok. Gdy na telefon babci dobijał się mój wujek, zapewniałam go, że Halina śpi albo robi zakupy. Następnego dnia zaczęłam panikować, że muszę zacząć gotować obiad bo co mój Emil będzie jadł, jak ja pójdę siedzieć na 25 lat. Odsunęłam babcię od lodówki, wyjąłam mrożonki i pojechałam do domu. Tam znalazła mnie policja, którą zawiadomił brat mojego ojca. To on znalazł zwłoki, opowiada. Sąd skazał Ewę na karę 12 lat pozbawienia wolności, Biorąc pod uwagę jej skomplikowaną życiową historię i zaburzenia, które skutkowały ograniczoną poczytalnością w czasie zabójstwa. Przez tych kilkanaście lat nie spłynęło na nią poczucie winy, nie uroniła ani jednej łzy. Kiedyś płakałam, jak w telewizji pokazali materiał o krzywdzonych dzieciach. Koleżanka z celi zwróciła mi uwagę. Zachowujesz się, jakbyś siedziała za kradzież kredek w kiosku, a zatłukłaś babkę młotkiem. Nie wiem, dlaczego nie potrafię poczuć smutku. Byłam wtedy w takim amoku, że opowiadam to teraz, jakby to było coś zwyczajnego, a ludzie są przerażeni, dodaje. Zabójczyni uważa, że brak łez nie świadczy o niej źle. Przeszła terapię dla uzależnionych, w więzieniu nie sprawia kłopotów, ma dobrą opinię. Wychodzę za rok i mam ogromną chęć pracy nad sobą, tym bardziej, że moje córki we mnie nie zwątpiły. Odwiedzają mnie, zawsze bardzo na to czekam, uśmiecha się. Ewa od roku pracuje w kuchni, wcześniej przez pięć lat dorabiała w więziennej szwalni. Jeszcze nie wie, czy te umiejętności wykorzysta, szukając zajęcia po odzyskaniu wolności. Proszę Boga, żeby dał mi jakąś misję. Muszę się czuć potrzebna, pomagać. Jak pomagam innym, to pomagam też sobie. Ale wiem, że na tym nie mogę opierać swojego życia, bo nie mogę istnieć tylko dzięki innym i dla innych, żebym znów nie pękła. Nie wiem jeszcze, gdzie pójdę, jak wyjdę. Nikt ze mną o tym nie rozmawia, dodaje. Aneta. Kumulacja wściekłości. Aneta nie wygląda jak ktoś, kogo trzeba się bać. Wyjątkowo drobna brunetka o jasnych oczach i szerokim uśmiechu. Ma dziś 42 lata, a zakład karny opuści dopiero w 2036 roku. To już złagodzona wersja wyroku, bo sąd pierwszej instancji wymierzył jej do żywocie. Trafiła tu, bo zamordowała 80-letnią sąsiadkę. Niechętnie używa słowa zabójstwo. W naszej rozmowie posługiwała się terminem 148. Nawiązującym do numeru artykułu w kodeksie karnym odnoszącym się do tej właśnie zbrodni. Staram się zapomnieć o tym, co było, ale to wraca. Wiele osób skrzywdziłam, bo nie tylko rodziny ofiary, ale też swoją, zaczęła więźniarka. Aneta została potworem z pierwszych stron stołecznych gazet latem 2011 roku. Mieszkałam wtedy w bloku na Mokotowie z moją mamą i trzyletnią córeczką. Ofiara mieszkała na tym samym piętrze. Nie lubiłyśmy się. Przeszkadzało jej, że jest u nas za głośno, że źle stawiam wózek dziecięcy, wylicza. Zabójczyni tłumaczy mi, że 28 lipca awantura zaczęła się od głupich kroków. Na klatce wysiadł prąd. Wyszłam z mieszkania, żeby zobaczyć, co się stało, i te korki z powrotem włączyłam. Wtedy ona pojawiła się na korytarzu. Oskarżając mnie, że to ja wyłączyłam złośliwie prąd w jej mieszkaniu. Pamiętam, że ją popchnęłam, a ona podrapała mi plecy. Ogarnął mnie szał, straciłam nad sobą kontrolę. To była kumulacja wściekłości, nie tylko na tę kobietę, ale też na mojego byłego męża, który zostawił mnie z długami i z którym od miesięcy walczyłam o pieniądze na córkę. Nie radziłam sobie z tym wszystkim psychicznie. To nie było tak, że ja wyszłam na klatkę zabić sąsiadkę. Miałam życie znerwicowane, wyznaję. Co się wydarzyło? Aneta twierdzi, że po tym jak pani Wanda uderzyła ją w plecy, ona wypchnęła emerytkę do jej mieszkania, szarpały się, a potem w szale udusiła seniorkę i wróciła do domu spać, jakby nic się nie stało. Nie wiem, co ja wtedy myślałam. Wyparłam to. Zwłoki następnego dnia znalazła jej córka, ale ja jeszcze kilka dni żyłam normalnie, jakby nic się nie wydarzyło. Szybko połączono mnie z tym zdarzeniem. Moje zatrzymanie wstrząsnęło moimi bliskimi. Mama do dziś jest w słabej kondycji psychicznej. Moja córka też się leczy. Próbuję być matką z krat, ale to jest bardzo trudne. Nigdy się nie pogodzę, że zostawiłam ich samych, mówi. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Anetę na karę dożywotniego pozbawienia wolności, czyli karę absolutnie wyjątkową, eliminacyjną. Dostałam taką karę dla przykładu, tak mi się wydaje. Sędzia był młody, chciał się wykazać. Widzę w więzieniu jakie wyroki dostają dziewczyny za podobne sprawy, są to kary dużo niższe. Ja nie byłam wcześniej karana, nie miałam żadnych uzależnień, pracowałam i utrzymywałam rodzinę. Nie ma w tym kraju sprawiedliwości, komentuje lektura wyroku, który w czerwcu 2012 roku wydał sędzia Andrzej Krasnodębski jest znacznie bardziej drastyczna niż opisane przez Anetę zdarzenie. 28-letnia wówczas zabójczyni została skazana za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, dokonane pod wpływem silnego wzburzenia. To ostatnie powinno być okolicznością łagodzącą, ale nie było. Sąd ustalił, że gdy Aneta wepchnęła emerytkę do jej mieszkania, do lokalu weszła trzyletnia Ola. Był wieczór. Dziewczynkę wystraszyły hałasy, szukała mamy. Wtedy aneta wzięła córkę i razem z nią zamknęła się w mieszkaniu seniorki. Zostaw mnie, pójdziesz siedzieć krzyczała ofiara. Ale rozjuszona sąsiadka przewróciła osiemdziesięciolatkę na brzuch, założyła gumowe rękawiczki i wyciągniętymi z szafy paskami skrępowała panią Wandę. Kolejnym paskiem zaczęła ją dusić. Emerytka walczyła i wzywała pomocy. Wtedy Aneta roztrzaskała ofierze na głowie kryształową owocarkę, która stała na kredensie. Jednym z ostrych odłamków dźgnęła seniorkę kilka razy w szyję. Prawdopodobnie już wtedy kobieta nie żyła, jednak zabójczyni chciała być pewna, że uciążliwa sąsiadka nigdy więcej nie będzie jej nachodzić. Założyła emerytce na głowę foliową torbę i około kwadrans siedziała przy zwłokach razem z trzyletnią córką. Aneta splądrowała mieszkanie, by upozorować rabunek. Zabrała przedmioty, na których mogła zostawić ślady i umyła meble, których dotykała Ola. Sprawczyni zamknęła mieszkanie na klucz, a do zamka wcisnęła zapałkę, by uniemożliwić otwarcie drzwi. Aneta pozbyła się śladów, wrzucając między innymi narzędzia i ubrania do sypu na śmieci. Ten szczegółowy opis zbrodni powstał przede wszystkim w oparciu o wyjaśnienia samej Anety. Zastanawiam się, czy to możliwe, by dziś o tym wszystkim nie pamiętała? 42-latka powiedziała mi, że nie liczy na wcześniejsze zwolnienie z odbywania kary. Nas skazanych z tego artykułu traktuje się najgorzej, jakby nie było dla nas nadziei. Czekam na wyjście z więzienia, na nic nie liczę. Sędzia, ogłaszając wyrok, powiedział, że ja się nie nadaję do społeczeństwa. Takie mamy sądy, twierdzi. Aneta nie wierzy także w resocjalizację. Człowiek jaki był na wolności, taki jest. Stąd się lepszym nie wyjdzie. Moim sposobem na przetrwanie jest izolacja od innych osadzonych. Nie mam tu przyjaciółek, wyznaję. Moja rozmówczyni nie boi się, że kiedyś na wolności będzie szufladkowana jako morderczyni. Nie będę się tym chwaliła. Nikt nie będzie wiedział. Najważniejsze, że bliscy są cały czas ze mną. Mogę na nich liczyć. I mam dla kogo żyć. Podsumowuje. Galina. Złe towarzystwo. Galina miała 23 lata, gdy przyjechała do Polski z Białorusi. Wyszła za mąż za Polaka, urodziła dzieci. Związek się nie układał, bo partner był zaborczy i zazdrosny. Rozwód udało się sfinalizować dopiero w 2015 roku. Ta walka mnie wyczerpała, brała mleki uspokajające. Wpadłam w złe towarzystwo, zaczęłam pić alkohol, brać narkotyki. Nawet nie zauważyłam, kiedy się uzależniłam, ale potrafiłam się kamuflować. Byłam ładna, zadbana, dobrze ubrana, chodziłam do pracy. Nikt nie zauważył, jak ze mną jest źle, mówi. Białorusinka zaprzyjaźniła się z Natalią. Dzięki niej poznała Michała, zostali parą. Trio przyjaciół stało się wkrótce wspólnikami w zbrodni, która wstrząsnęła podlasiem. Natalia miała męża, dzieci i kochanka, Pawła, z którym ja też się kiedyś prowadzałam. Twierdziła, że będzie miała przez niego problemy, bo ją prześladuje i grozi ujawnieniem romansu. Natalia nie chciała się rozwodzić. Bała się, że mogłaby stracić nie tylko męża, ale też dzieci. Zrobiło mi się Natali szkoda, zaczęła. Kobiety ustaliły, że dobrze byłoby Pawła trochę nastraszyć. Ja byłam w łóżku dominą. I kiedyś eksperymentowałam z Pawłem dość mocno. Przed laty udało mi się go pozbyć ze swojego życia, bo zagroziłam, że opowiem ludziom, co pozwalał mi ze sobą robić. Wymyśliłam, że tym samym sposobem można Natalii od niego uwolnić, wspomina. Natalia wywabiła ofiarę z domu pod pretekstem spotkania na mieście, ale w umówionym miejscu zamiast dziewczyny czekał Michał z Galiną. Białorusinka twierdzi, że Michał wysiadł z samochodu i uderzył Pawła, który stał na ulicy, a później wciągnął go do bagażnika. Wywieźli mężczyznę do lasu. Osadzona zapewnia mnie, że nie myślała wtedy logicznie, bo miała przepity umysł. Przekonywała, że nie przyszło jej do głowy, że to straszenie jest poważnym przestępstwem. Prokuratura rejonowa w Radzyniu Podlaskim pod koniec grudnia 2017 roku poinformowała, że 38-letnia Galina jej 25-letni partner zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i w związku ze zgwałceniem. Sprawcy wykazali się wyjątkową brutalnością wręcz ze zwierzęceniem. Paweł został wywieziony do lasu w miejscowości Dołcha. Śledczy ustalili, że Galina gwałciła ofiarę wibratorem, a później oddała na skrępowanego mężczyznę mocz. Michał wszystko nagrywał, bo filmik miał być podstawą do późniejszego szantażu ofiary. Paweł później był bity m.in. kijem bejsbolowym. Nie przeżył. Następnego dnia jego zwłoki znaleźli spacerowicze. Galina i Michał podczas przesłuchań przyznali się do winy, choć później w toku procesu ich obrona walczyła o zmianę kwalifikacji z zabójstwa na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Ja Pawła nie biłam, bił Michał. Wydawało mi się, że on go kilka razy tylko kopnął. Zapewniał mnie zresztą, gdy wracaliśmy do domu, że nic mu nie będzie, że Paweł dojdzie do siebie i przestanie nękać Natalię. Nie miałam pojęcia, jak Michał go skatował. Nie wiedziałam też, że skrępował mu nogi i ręce, uniemożliwiając ucieczkę. To była zima, a on został w środku lasu. Byłam tym przerażona, jak się dowiedziałam, że Paweł zmarł około piątej rano. A pobicie było około dziewiątej wieczorem. Mógł przeżyć, ale zamarzł, przyznaję. Galina zapewniała, że gdyby miała świadomość konsekwencji, nie wzięłaby udziału w tej zbrodni. Opowiedziała mi historię o tym, jak w mroźny dzień uratowała życie mężczyźnie, który przewrócił się na ulicy i nikt mu nie pomógł. Tłumaczyłam dzieciom, które były ze mną, że każdemu trzeba podać rękę podnieść. Mój syn napisał wtedy w szkole wypracowanie o mnie jako swojej bohaterce. Nie mogę uwierzyć, że to właśnie ja pozwoliłam, by kilka lat później ktoś zamarł na śmierć. Nawet mama napisała mi w liście, że w najgorszym śnie nie przypuszczała, że jestem do tego zdolna. Załamało mnie to. Wielokrotnie próbowałam się zabić, płaczę. W grudniu 2019 roku Galina została skazana na 25 lat pozbawienia wolności, tak samo jej partner Michał. Prokuratura żądała dla nich dożywocia. Zostałam bardzo źle potraktowana. Uważam, że to ze względu na moje białoruskie pochodzenie i będę się jeszcze odwoływała do europejskich instytucji, bo wierzę, że sprawiedliwość nadejdzie. Zrobiono ze mnie głównego sprawcę w tej sprawie, a Natali się upiekło. Ona dostała tylko pięć lat za pomocnictwo, a przecież pozbycie się Pawła to był jej pomysł, podsumowała Galina. Zabójczyni przebywa na oddziale zamkniętym. Nie może opuszczać celi bez konkretnego powodu. W więzieniu czyta książki i maluje obrazy. Jest bardzo utalentowana plastycznie. Jej prace zdumiewają niemal fotograficzną dokładnością i wrażliwością autorki na piękno, którego próżno szukać w jej aktach. Kamila, nie będę jak moi rodzice. Wiedziałam czym jest więzienie zanim tu trafiłam, mówi 35-letnia dziś Kamila. Moi rodzice spędzili w zakładach karnych pół mojego życia. Wychował mnie dom dziecka, a właściwie wychowałam się sama. Nie miałam żadnych wzorców, ale jako nastolatka obiecałam sobie, że będę inna i nigdy nie skończę jak rodzice. Chciałam zostać fryzjerką. Kobieta przez 12 lat była w związku z mężczyzną, któremu w 2007 roku urodziła dziecko. Było normalnie, ale rodzinne życie ją nudziło. Wszystko się posypało, nawet nie wiem kiedy. Wybrałam towarzystwo, imprezy, kradzieże. Wtedy też poznałam faceta, w którym się zakochałam. Wiedziałam, że Andrzej dopiero wyszedł z zakładu karnego, ale uczucie było silniejsze niż rozsądek. Kręciło mnie, że był wielki, wydzierany i bardzo inteligentny. Traktował mnie jak księżniczkę, wspomina Kamila. Dziś przygląda się swojej historii z dużym dystansem. Pamięta, że jako dziecko z bidula całe życie musiała walczyć o swoją pozycję w grupie. Zostało jej to w dorosłym życiu. Lubiła, gdy ludzie schodzili jej z drogi. Budowała swój wizerunek jako tej, która coś znaczy: czyli potrafi kraść, ma pieniądze, niczego się nie boi. Andrzej był jej wisienką na torcie. Razem mieli być niezniszczalni. Oboje skończyli w więzieniu. Zdarzenie, za które odsiaduje wyrok, było na domówce u znajomej pary. Następnego dnia miałam z Andrzejem wyjechać na pierwsze wspólne wakacje. Popijawa była takim pożegnaniem przed tą wycieczką. Ale w czasie imprezy doszło do awantury między Andrzejem a jego kolegą, Markiem, który z jakiegoś powodu uderzył swoją dziewczynę opowiada Kamila, ale jej wspomnienia z tego wieczoru nie są wyraźne. Zamazał je alkohol. Najprawdopodobniej było tak, że Andrzej, chcąc zaimponować Kamili, zaczął okładać swojego przyjaciela. Ponieważ był duży i silny, a także bardzo pijany, nie miał umiaru. Pamiętam, że Marek leżał cały wykrwi. Nie kojarzę, żebym ja także go biła, ale kopnęłam go kilka razy, dlatego oskarżono mnie o współudział w zabójstwie, dodaję. Marek się wykrwawił, a Kamila z Andrzejem uciekli, choć, jak zapewnia, osadzona nie przed konsekwencjami, bo nie byli ich świadomi. Po drodze do domu kłócili się, ktoś wezwał policję i noc spędzili w izbie wytrzeźwień. Urwał mi się wtedy film. Gdy nas wypuścili, poszłam z powrotem na miejsce, jak się okazało, zbrodni. Było niebiesko, pogotowie, policja. Nie wiedziałam jeszcze, że Marek nie żyje. Znów mnie zatrzymali, tym razem, żeby postawić zarzuty, dodała. Kamila powiedziała mi, że z akt sprawy dowiedziała się, że Marek nie miał ucha, zabójca zmasakrował mu twarz, połamał kości, ofiara miała też rany od dźgania widelcem. Nie wiem, co się dokładnie wydarzyło. Nie wiem, skąd się wzięli liczni świadkowie w naszej sprawie. Byliśmy tam przecież we czwórkę. Ciężko mi nawet powiedzieć, czy Andrzej dokonał tych wszystkich obrażeń. Sądowi też powiedziałam, że nie wiem, nie pamiętam, wyznaję. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wymierzył jej karę 15 lat pozbawienia wolności. Andrzej ma spędzić za kratami o 10 lat więcej. Ich romans przed zabójstwem trwał zaledwie półtora miesiąca i nie przetrwał. Dowiedziałam się, że Andrzej wcześniej siedział za gwałt, mówi. Przeraziło mnie, do czego ten człowiek jest zdolny i że prawdopodobnie z tych naszych wakacji żywa bym nie wróciła. Od lat nie mam z nim kontaktu. A jak mnie ktoś pyta, za co siedzę, to często odpowiadam, że za miłość, za ślepą miłość. Kamili zostało jeszcze osiem lat od siatki. Od zatrzymania nie była na żadnej przepustce. Niedawno przeniesiono ją z zamka oddziału zamkniętego na półotworek, oddział półotwarty. Trzydziestopięciolatka nie uważa, że zmarnowała sobie życie, trafiając do więzienia. Wręcz przeciwnie. Zakład karny mnie uratował. Przeszłam tutaj terapię alkoholową, naprawdę ciężką drogę, by wyjść z mroku, w którym wtedy żyłam. Nie jestem tą samą Kamilą, co wtedy. Jest mi ciężko ze świadomością krzywdy, jaką wyrządziłam tamtej rodzinie i mojemu dziecku, podkreśla. Matek w więzieniu jest wiele. Kamila podejrzewa, że każda z nich w którymś momencie uświadamia sobie, że to właśnie dziecko cierpi najmocniej. Nie zdajemy sobie sprawy, jak dziecko może odpowiedzieć społecznie za nasze czyny, jak mocno je to zaboli. Choć ja akurat powinnam to wiedzieć, moi rodzice zrobili mi przecież to samo. Na początku okłamywaliśmy synka, że pojechałam pracować za granicą. Dziś zna prawdę o mnie. Jesteśmy w kontakcie. Gdy zapada zmrok i leży wieczorem na łóżku, tęsknię za nim najbardziej. Łzy płyną same wyznaję. Kamila nie ma przyjaciółek i ich nie szuka. Z jej obserwacji wynika, że dziewczyny bywają okrutne, plotkują, poniżają, wykorzystują słabości innych osadzonych. Trzydziestopięciolatka w dzień jest zajęta pracą, podjęła też naukę i chce skończyć szkołę podstawową, bo na wolności przerwała edukację. Ma nadzieję, że uda jej się w więzieniu zrobić maturę może zdobyć jakiś zawód. Wierzę w siebie, jak nigdy wcześniej w życiu, konstatuje. Wszystkie coś łączy. Marzec jest miesiącem kobiet. Chciałam przy tej okazji wysłuchać historii, które nigdy nie powinny się wydarzyć. Przedstawić kobiety, które nie zostaną niczyimi bohaterkami. Pokazać, jak łatwo można stracić kontrolę nad własnym życiem i nie bacząc na konsekwencje, jak można drugiemu człowiekowi to życie odebrać. Przytoczone w materiale sprawy pokazują, że granica jest bardzo cienka. Moje rozmówczynie, poza artykułem z kodeksu karnego, pozornie niewiele łączy. Jednak każda ma za sobą trudne doświadczenia, skłonności do wchodzenia w toksyczne relacje, łączy je też brak poczucia własnej wartości, emocjonalne deficyty, nieustanny lęk. Żadne z powyższych ich nie tłumaczy, ale czyni je bardziej ludzkimi. Gdy do zakładu karnego trafia kobieta z krewią na rękach, zaczyna się walka. Większość z nich przypomina dzikie zwierzę w klatce, które wychowawcy próbują oswoić. To nie jest kwestia dni, raczej lat terapii i wspólnej pracy. Właśnie dlatego kara nie może być za krótka, bo nie chodzi o to, żeby skazana przyznała: tak zabiłam, już nie będę. Praca polega na tym, by przekopać się przez ciemne zakamarki swojej duszy, znaleźć źródło problemu i się z nim uporać, zdobyć narzędzia, by w przyszłości umieć nad sobą panować. Im bardziej człowiek pogubiony, tym więcej czeka go pracy, zanim znów będzie nadawał się do życia w społeczeństwie. Wychowawca w zakładzie karnym jest przewodnikiem, nauczycielem, który wskazuje drogę. Na samym początku zapoznajemy się z aktami osadzonych. Dowiadujemy się nad czym trzeba pracować z daną osobą. Czy musi podjąć terapię w związku z nadużywaniem alkoholu albo narkotyków, bo samo odcięcie od używek problemu nie rozwiązuje. Wyjaśnia mi Karolina, wychowawczyni z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu. Osadzone biorą także udział w terapiach m.in. zarządzania swoją złością, uczą się alternatywnych form wyrażania gniewu, komunikacji bez przemocy, tej słownej i fizycznej. To kluczowe, by móc ubiegać się o odrobinę swobody za kratkami. Zabójczynie trafiają najpierw na zamek i niektóre latami nie są gotowe, by przejść na półotworek. Walka z własnymi demonami jest niezwykle trudna. W więzieniu zawsze najpierw pracuje się na deficytach osadzonych, a dopiero później na ich zasobach. Dajemy osadzonym narzędzia i możliwości, ale wszystko zależy od woli współdziałania i gotowości na zmianę. Zauważa kapitan Elżbieta Kamińska, rzeczniczka więzienia w Grudziądzu. Na oddział półotwarty osadzone nie trafiają w nagrodę, tylko gdy są gotowe. To jest kwestia pozytywnej prognozy penitencjarnej, uzasadnionego przepuszczenia, że będzie dobrze funkcjonowała w warunkach zmniejszonej izolacji. Nie chodzi o przemoc. W zakładzie karnym typu półotwartego nie kontroluje się już rozmów telefonicznych, nie cenzuruje korespondencji. Musimy mieć pewność, że jak osadzona dostanie spoza zakładu jakieś trudne wiadomości, to przyjdzie z nami o tym porozmawiać, poszukać rozwiązania. To jest kwestia ogromnego wzajemnego zaufania. Kolejnym etapem są przepustki, wyjaśnia Kamińska. Zabójczynie też wychodzą na przepustki. Zanim otworzy się brama zakładu karnego, sprawdza się, jakie czekają na nią w miejscu zamieszkania niebezpieczeństwa albo pokusy. Wszystkie te działania mają przygotować osadzoną do powrotu na wolność, łapie punkty, które przybliżają ją do przedterminowego zwolnienia warunkowego. Dodaje rzeczniczka zakładu karnego. Kobiety w zakładach karnych w Polsce to niecałe 4% populacji osadzonych. Ich wspólnym mianownikiem jest płeć. Reszta ich cech wymaga odrębnego podejścia i szczególnej opieki penitencjarnej, podkreśla kapitan Kamińska. Jednak płeć determinuje trudności, których u mężczyzn nie widać. Kobiety są bardziej emocjonalne. Podkręca to fakt, że poza murami zostawiają jakąś rodzinę, dzieci, partnera, ludzi, za których były odpowiedzialne. Jak idą do więzienia, ta rodzina zwykle się rozpada. Ojciec rzadko przejmuje rolę głównego opiekuna. Obserwuje kapitan Kamińska i dodaje, że gdy za kratki trafia mężczyzna, dziećmi dalej ma się kto zająć i nie jest on tak psychicznie obciążony konsekwencjami popełnionych błędów. Mężczyźni mają też więcej wsparcia. Żony rzadko ich porzucają. Mają potem do kogo wracać. Kobietom tu osadzonym częściej doskwiera samotność, poczucie winy i bezsilności. Najtrudniej w zakładach karnych jest właśnie matkom, zauważa Elżbieta Kamińska. Świadome tych problemów funkcjonariuszki pracują nad poczuciem wartości osadzonych. Wiele z nich trafia tam skrajnie zaniedbanych. Na oddziale terapeutycznym w Grudziądzu jest program Czyścioszka, który uczy osadzone dbać o higienę i porządek. A program Być piękną skupia się na dbaniu o włosy, twarz, ubranie. Uczymy, że trzeba się myć, prać ubrania, pokazujemy jak zadbać o fryzurę, że można pomalować paznokcie albo rzęsy i zobaczyć w lustrze kogoś zupełnie innego. Robimy im zdjęcia przed i po. Pokazujemy później te dwie różne osoby, a one same decydują, którą z nich chcą być. Ta świadomość przyda im się po wyjściu z więzienia. Na przykład podczas poszukiwania pracy, dodaje kapitan Kamińska. W zakładach karnych pracuje się nie tylko nad tym, co w człowieku do naprawy. Elżbieta Kamińska powiedziała mi, że osadzonym pomaga się odszukać nowe kawałki siebie. Wyciągamy z nich to, czego one często o sobie nie wiedzą. Wydobywamy talenty. Okazuje się, że wiele z tych kobiet potrafi tworzyć wspaniałe dzieła plastyczne rysować, szydełkować. Tylko nigdy wcześniej w życiu nie miały możliwości skupić się na sobie zauważa. Toczące się za kratkami życie jest dla zwykłego obywatela niedostępne, owiane tajemnicą. Seriale i książkowe kryminały przedstawiają więzienie tak, że wydaje się być miejscem nieustannych walk o wpływy, romansów, przemytów i kolejnych przestępstw. Tymczasem osadzone w areszcie śledczym Warszawa Grochów robią sporo, by ich życie było choć trochę normalne. Pomaga w tym fundacja Dom Kultury, która organizuje warsztaty zapraszając na teren zakładu osoby ze świata kultury i sztuki. Dziewczyny z Grochowa piszą między innymi blog f.pl, na którym dzielą się ze światem swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, tęsknotami. Są szczere do bólu, używają pseudonimów. Nie mają dostępu do komputerów. Posty piszą na kartkach, które następnie są przepisywane i publikowane na stronie. Warsztatów spisania blogów udzielała im m.in. Justyna Mazur-Kudelska, autorka najpopularniejszego przed laty dziennika internetowego, a dziś znana z podcastu Piąte nie zabijaj. W 2021 roku w stołecznym zakładzie karnym dla kobiet powstał podcast pod tytułem W więzieniu może być śmiesznie. Teksty były pisane podczas zajęć z artystką Aleksandrą Petrus, poetką Ewą Frontczak-Biłat i członkami klubu komediowego. W ramach projektu Sztuka na Zamku, czyli w oddziale zamkniętym, odbyły się także warsztaty modowe i sesja zdjęciowa, której efekty opublikowane były później w internecie. Przechadzając się korytarzami więzienia, nie pomyślałam ani razu, że jest śmiesznie albo modnie. Widziałam dużo kobiet, niektóre bardzo młode, inne w podeszłym wieku, mające poza murami może jakieś wnuczęta. Tyle złamanych życiorysów, że trudno uwierzyć. Jednak w wielu tych kobietach jest nadzieja na lepsze, a nadzieja umiera ostatnia. Czytał Mariusz Bonaszewski.